Operacja Pozłacany Orzeł. Właściciel magazynu z Palermo został znaleziony w Monako, gdzie stawił opór funkcjonariuszom usiłującym go aresztować. Jego ochroniarze uwięzili w charakterze zakładników kilka osób z ochrony hotelu Derlet. Wasze zadanie to uwolnić jeńców i aresztować właściciela magazynu. Panie i panowie, lecimy do Monako. Niestety nie dla przyjemności, tylko do pracy. Wywiad wyśledził właściciela tego magazynu z Palermo w jednym z apartamentów hotelowych w Monako i poinformował o tym lokalnych żandarmów. Usiłowali oni aresztować faceta, ale najwyraźniej ma on jakichś dobrze uzbrojonych i źle wychowanych ochroniarzy. Otworzyli ogień do policjantów, wzięli paru zakładników, a do tego jeszcze rząd płacze, że to źle wpłynie na turystykę. Niespecjalnie interesuje się turystyką, ale ciekawi mnie facet, który prowadzi magazyn z bronią chemiczną na Sycylii. To znaczy, że musicie tam wejść i wyciągnąć go razem z turystami, których uwięzili jego ochroniarze. Możecie zabijać ochroniarzy, ale nie lekceważcie ich. Miejscowi policjanci opisywali, że co najmniej kilku napastników miało maski przeciwgazowe, więc granaty gazowe w tej misji chyba się nie przydadzą. Ale najemne zbiry są mało ważne. Musimy zgarnąć tego faceta żywego. Ludzie z wywiadu chcą go dostać w swoje ręce, żeby wyciągnąć z niego wszystko, co wie, więc nie bądźcie nadgorliwi w eliminowaniu przeciwników, bo zasmucicie cały wywiad. W tych korytarzach hotelowych jest masa pokoi i wszystkie musicie sprawdzić, więc bardzo się wam przydadzą granaty hukowe. Pamiętajcie, żeby jak najkrócej przebywać w holu. Nie chcecie chyba, żeby jakiś pajac z karabinem zszedł schodami właśnie w momencie, gdy będziecie patrzeć w drugą stronę. Do zobaczenia po wszystkim. Mam tu przed sobą listę przedmiotów znalezionych w magazynie w Palermo. Raporty z miejsca akcji i inne interesujące dokumenty. Mogę wam tylko powiedzieć wielkie dzięki. Mieli tam tyle zakazanych substancji, przede wszystkim gaz bojowy, ale również inne specyfiki, że mogli sprzątnąć z powierzchni ziemi małe państwo. Co więcej, nie wiem, kto był głównym magazynierem, ale na pewno spartaczył swoją robotę. Co najmniej trzy beczki były w tak słabym stanie, że gaz niemal zaczął przeciekać. Gutierrez i jego kumple mieli znacznie większe zapasy, niż to podejrzewaliśmy, ale to już mało ważne. Przede wszystkim mamy w ręku silne dowody wiążące ten magazyn z południowoamerykańską organizacją Gospicia oraz terrorystami, których zlikwidowaliście w Mediolanie. Czas zacisnąć pętlę. Zaczniemy od właściciela magazynu, faceta o nazwisku Ricardo Michini. Oczywiście Miciniego nie było w domu, kiedy odwiedziła go policja. Okazało się, że ukrył się w Monako, w jednym z ekskluzywnych hoteli tuż na brzegu morza. Kiedy policjanci spokojnie poprosili go, aby poszedł z nimi, jego ochroniarze zaczęli strzelać. Teraz mamy jasny dowód, że jest powiązany z Gospiciem, Gutierrezem i przemytem broni chemicznej. Ale to jeszcze nie koniec łańcuszka. Chcemy wiedzieć, z kim jeszcze pracuje Michini i właśnie dlatego chcę go mieć żywego. Zgarnijcie go, a my zaczniemy go przyciskać. A więc dość interesująca misja się zapowiada. Można powiedzieć, że o takim charakterze misji jeszcze nie było. I co my tu mamy? Mamy drużynę czerwonych i drużynę zielonych. 7 szturnowców i 1 zwiadowca. Ale nic nie szkodzi. Punkty nawigacyjne i zaczynamy. Goście zostali ewakuowani, więc nie musicie martwić się o cywili. Tak, wszystko wiem. Zieloni, czekaj. Próg wyeliminowany. Jest taka misyjka. O kurna. Taka fajna misyjka. Jedziemy. Jest misja numer 4. Athena's World. Po tej misji będziemy na półmetku. I później tak myślę, zacząć nagrać coś, co wam się na pewno spodoba. Zabezpieczyć zakładnika. Muzyka jest kapitalna w tej grze. Pan... Najfajniejsza w tym wszystkim. Nie no, gra nie jest aż tak jak już mówiłem. W Revenge Shieldzie gra nie jest aż tak bardzo skopana. Jest po prostu, powiedzmy, skromna. Alfa, zmiana szyku. W drodze. Uboga. Zagro-
zagrożeń jest neutralizowany. No i jest Ghostek w masce, jest. Ale dość w miarę ciekawa. Tryb rozgrywki jest nie najgorszy. Wróg neutralizowany. Jesteśmy, sir. A ich tam chłopaków było. Jeszcze jeden. Naszym celem jest dorwać Maczniego. Zabezpieczyć zakładnika. Wróg neutralizowany. Zabezpieczyć zakładnika. Robi się. W sumie tego tak. Tego powinni uwolnić zieloni. Trochę ubiegłem fakty, no ale. Przemiliśmy ten temat. Te plany do wczytania też nie są zawsze doskonałe. Okej. Okay. Przeformować szyk. Idziemy tam. O ile dobrze pamiętam, ja to tak rozgrywałem, że czekałem tutaj na zielonych. A gdzie są zieloni? Są, dobra, idą. Zieloni, czekam na sygnał alfa. Alfa, naprzód. Etap pierwszy osiągnięty. Wróg neutralizowany. Wróg dostał. Zagrożenie zneutralizowane. A już grzał do mnie. Menda francowata. A tu ładnie tą kawiarenkę nawet podczyściłem, tą restauracyjkę. Ale tutaj zawsze ginąłem. Nie wiem czemu. Teraz postaram się to... Staram się to... Wróg neutralizowany. Zieloni, czekam na sygnał alfa. Chwila, czekaj. A no właśnie. Tutaj Ghostek z latarką, snajper. Już przygotowany. Dlatego mnie tak... molestowały dziady. Dobra, wy dołączcie. A, wszystko idzie zgodnie z panem. I zieloni teraz powinni dojść, okej. Okay. Alfa, dalej. Alfa, naprzód. To wujek Elvis. Kurde, trafił mnie dziad francowaty. Spokojnie, bez krzyków. Zieloni, etap pierwszy osiągnięty. Zagrożenie usunięte. Zieloni mają pierwszy etap. Bardzo pięknie. A, zieloni dzisiaj, bo my tu musimy razem iść. Dobra. Alfa, dalej. Zieloni nas dogonią. O cholera! Aaaa! Ale się tam dziad przyczaił za tym fotelem. Kondon francowaty. Chwila nieuwagi, taki kondon na zeszczeni. No cóż, na ten S-World nagrywam już. Ale ajcie, już mogą ginąć jak chcą. O fuck! Ale tutaj stali jak na pikniku. I teraz pytanie, czy tamten uciekł, czy dostał? Dostał. Wróg dostał. O, już nie spadniesz stąd. Wróg zneutralizowany. Już tylko zginiesz. No i tak, jedna głupia wpadka i człowiek martwy. Fuck. Jakiś... Zagrożenie zneutralizowane. Jakiś ciekawski. Alfa, naprzód. Już ciekawość nie popłaca. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ty już w nim jesteś. Trochę mnie poniosło. Zieloni, czekam na sygnał alfa. Dan go dostał. Policja. Nie ma lumpiactwa. Do roboty się wziąć, a nie terroryzować tutaj ludzi niewinnych. Zagrożenie zneutralizowane. Pomoc ci już nie pomoże. I z tego co wiem, tak. Z tego co wiem, mamy go. Jak na TVN-ie aktorów. Misja wykonana. Schwytaliśmy Maczniego, żywego. I uratowaliśmy wszystkich zakładników.
A ja się z wami będę żegnał. Zapraszam na kolejny, piąty odcineczek serii Athena Sword. Zobaczcie, co będzie w następnym odcineczku. A w następnym odcineczku Dumna Flaga. Dumna Flaga. Trzymajcie się. See ya.